Wicelider PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przyjechał do Łodzi na mecz 20. kolejki z Widzewem, który jesień kończył 3 porażkami. Od samego początku absolutnie niesamowite tempo tego spotkania. Już w 3 minucie piłka do Jesusa Imaza, Imaz! I fantastyczna interwencja Jana Krzywańskiego. Widzew zimą stracił Henryka Rawasa, ale w tej sytuacji 21-letni golkiper Łodzian spisał się bez zarzutu, podobnie jak po drugiej stronie boiska Zlatan Alomerowicz. Ależ parada golkipera Jagi, łapie się za głowę Fran Alvarez, bo to była doskonała okazja dla gospodarzy, a to już akcja gości Afimiko Pululu. 1-0 dla Jagiellonii Białystok w 9 minucie. Przepięknie zrobili to piłkarze z Białegostoku. Zaczął to wszystko Marczuk do Pululu, ten do Nene. Nene zrobił swojemu koledze z drużyny sporo miejsca w polu karnym. No i napastnik Jagi pakuje piłkę do siatki. 7 gol Afimiko Pululu w tym sezonie, a wszystko to z sektora gości obserwuje Taras Romanczuk, zawieszony w tym meczu za kartki. Natychmiastowa odpowiedź Widzewa. Łódź niezawodny Bartłomiej Pawłowski korzysta z dokładnego dośrodkowania Andrzeja Ciganiksa i mamy wyrównanie już w 11 minucie. 1-1. Jagiellonia się jednak nie zatrzymuje. Jest Nene. Nene w polu karnym do Marczuka. Dominik Marczuk właściwie wpada z piłką do bramki i Jaga znów jest na prowadzeniu. Dobre dogranie Wdowika do Nene. Jeszcze lepsze podanie do Dominika Marczuka. Nie było tam faulu, nie było ręki. Wszystko zgodnie z przepisami. Jest 2-1. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. A w drugiej Hansen na głowę Jesusa Imaza. Jagiellonia Białystok prowadzi w sercu Łodzi już 3-1. 75. gol w ekstraklasie Jesusa Imaza. Nie było spalonego. Hiszpan kończy kolejną genialną akcję najskuteczniejszego zespołu PKO BP Ekstraklasy, bo tam oprócz Hansena także Nene zrobił całkiem sporo ku temu, aby Imas mógł strzelić gola. W 54. minucie Piotr Lasyk wskazuje na 11 metr. Będzie rzut karny dla Jagiellonii. Na to wszystko wskazuje, ale mamy analizę VAR i okazuje się, że zanim Nene został sfaulowany w polu karnym, to Dominik Marczuk dotknął piłkę ręką, a więc sędzia zmienia swoją decyzję, rzutu karnego nie będzie, żółta kartka skasowana, 58. minuta meczu, wynik się nie zmienia, karnego nie ma, gramy dalej. W kolejnych minutach Jagiellonia mądrze się broni, Widzew dopiero w końcówce ma kilka niezłych sytuacji podbramkowych. Mateusz Żyro w takiej dosyć przypadkowej sytuacji właściwie dołożył nogę, bo trudno nazwać to strzałem, obronił jednak to Zlatan Alomerowicz. Jaga także w tej chaotycznej końcówce ma swoje okazje, tym razem Krzywański dobrze interweniuje, a kibice w Łodzi niepocieszeni, bo zbliża się kolejna porażka Widzewa Łódź. Jeszcze błąd Alomerowicza i Matrondicz miał doskonałą okazję, żeby przynajmniej zmniejszyć rozmiary porażki. W 94. minucie nie trafił jednak w bramkę. Ma czego żałować. I w ten sposób to spotkanie kończy się zwycięstwem drużyny przyjezdnej. Jagiellonia Białystok wygrywa z Widzewem w Łodzi 3-1. Dzięki temu Jaga przynajmniej na chwilę, przynajmniej do meczu Śląska-Wrocław z Pogonią Szczecin, wskakuje na pozycję lidera PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia ma w tej chwili tyle samo punktów co Śląsk. No a Widzew Łódź z czwartą porażką z rzędu coraz bliżej strefy spadkowej. Widzę w Łódź, Jagiellonia Białystok 1-3. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.